W dalszym ciągu projektu uchwał w trybie dwóch czytań. Likwidacja jednostki budżetowej Gimnazjum nr 50 w Krakowie, ulica Bulwarowa 33, druk 1213. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jest to czytanie projektu uchwały, druk nr 1213 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum nr 50 w Krakowie przy ulicy Bulwarowej. Zamiar przedstawiony w projekcie jest taki, aby uczniowie likwidowanego gimnazjum mieli możliwość kontynuowania nauki w publicznym gimnazjum prowadzonym przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, gdyż w dotychczasowej formule funkcjonowania tego gimnazjum, jak Państwo wiecie, bo ta dyskusja trwa już ponad rok, to gimnazjum nie cieszy się aż tak dużą popularnością. Zostało również przeniesione do budynku na ulicy Bulwarowej. Jak Państwo wiecie, dotychczas zajmowało budynek na zgody. Środowisko lokalne i Rada Pedagogiczna wie o możliwości przejęcia do prowadzenia czy funkcjonowania nadal w tej lokalizacji gimnazjum i bardzo proszę o poparcie tego druku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 1213. Mamy pozytywną opinię Komisji Edukacji. Czy są opinie innych komisji? Nie widzę. Prezydenta miasta nie widzę. Stanowiska klubów radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa? Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 16 kwietnia. Termin zgłoszenia poprawek na dzień 18 kwietnia bieżącego roku.